co nas w jakimś momencie poróżniło? No poróżnił nasz stosunek do pewnych spraw odnoszących się do energetyki, Bełchatowa, przyszłości tego miasta. Kiedyś już o tym mówiłem. No ale doszliśmy tutaj do porozumienia takiego bardzo konkretnego. Uczestniczył w tym także pan premier i są wszelkie podstawy do tego, żeby ta nasza jedność, która kiedyś już też przez długi czas trwała, została odnowiona. No mamy nową partię, która coraz bardziej nam zabiera posłów. Bolejemy nad tym, ale ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi już tylko jedną osobę. Bardzo się cieszę z pani powrotu i naprawdę mam nadzieję, że będę mógł jeszcze przy kolejnych okazjach o tego rodzaju sprawach informować, ale być może to będą osoby, które nigdy nie były u nas, a w tym wypadku zawsze najlepiej, jak ktoś wraca i stąd moja radość i stąd moje podziękowanie i gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią poseł Janowską o zabranie głosu. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja również się cieszę i dziękuję tutaj panu prezesowi, tutaj prezesowi Adamowi Bielanowi, również tutaj premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za bardzo długie dyskusje na temat energetyki, bo faktycznie powodem mojego wyjścia z klubu były właśnie kwestie różnic widzenia energetyki, czyli może powiedzmy sobie szczerze brak rozmów. W tej chwili te rozmowy się odbyły. Mamy wspólny cel walczyć o bezpieczeństwo energetyczne. W tej chwili jest przedstawiony, w najbliższym czasie zostanie przedstawiony program specjalnie przygotowany właśnie dla Bełchatowa, który przedstawi pan premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście zapraszam również prezesa Jarosława Kaczyńskiego do Bełchatowa, żeby mógł zobaczyć na żywo te duże zakłady. I mam nadzieję, że będzie faktycznie ta nasza współpraca bardzo dobrze wyglądać. Ja w tej chwili, tak jak już wspomniałam, walczę o miasto moje Bełchatów, mój region, ale przede wszystkim o tych mieszkańców, żeby mieli faktycznie zagwarantowaną pracę, żeby mieli bezpieczeństwo w pracy, żeby czuli się dobrze w swoim mieście i żeby to miasto nie stało się martwym miastem. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za te długie rozmowy, za program dla Bełchatowa. No i muszę ruszać do pracy, ciężkiej pracy, mozolnej pracy, ale myślę, że skutecznej. Dziękuję. Poproszę pana posła Bielana, prezesa Partii Republikańskiej. Bardzo dziękuję. To już można powiedzieć taka nowa świecka tradycja, że razem z panem prezesem Kaczyńskim ogłaszamy tutaj dobre wiadomości. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia dobra wiadomość, ale bardzo się cieszę, już mówiąc zupełnie serio, z powrotu pani poseł do klubu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Bardzo się cieszę, że wstępuje oczywiście w szeregi naszej partii, Partii Republikańskiej. Ale ten powrót do klubu jest bardzo ważny, dlatego że wiemy, że w najbliższym czasie czekają nas bardzo ważne głosowania. Głosowania dotyczące Polskiego Ładu, ważnego programu rozwoju naszej ojczyzny przez następne lata. I dzięki powrotowi pani poseł perspektywy na te głosowania są znacznie bardziej dla nas optymistyczne. Tydzień temu rozmawialiśmy o innej małej ojczyźnie, o Ostrołęce. Dzisiaj mówiliśmy o Bełchatowie. Rzeczywiście pani poseł i niczym lwica walczyła o swoje miasto i swoje zakłady pracy. Jest takim, można powiedzieć, dobrym posłem związanym z ziemią bełchatowską i cieszę się, że była skuteczna. Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan premier Mateusz Morawiecki ogłoszą w Bełchatowie plan dla Bełchatowa, także bardzo się z tego cieszę, również w kontekście regionalnym. Dziękuję bardzo serdecznie i do następnego razu. Miłego dnia. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.